Cześć, witam Was w naszej kuchni. Przygotujemy dzisiaj lekkie danie z grillowanym bakłażanem, a także szparagami. Z tymi szparagami trzeba się spieszyć, bo lada moment się kończą, a przecież są wyśmienite, a także bardzo zdrowe. Dzisiejszy makaron będzie lekki, bo z sosem jogurtowym. Jeżeli nawet jesteście na diecie tak zwanej przedwakacyjnej, to śmiało możecie taki makaron zrobić. Tym bardziej, jeżeli użyjecie makaronu radzowego, który jest bardziej sycący i zdrowszy dla naszego organizmu. Zachęcam Was do przygotowania takiego właśnie dania, a także do obejrzenia pozostałych filmów na naszym kanale. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zaczynam od pokrojenia bakłażana na takie półcentymetrowe plasterki. Możecie też pokroić je na mniejsze cząstki, jeżeli lubicie. Następnie bakłażana układam na grillowej patelni lub grillu elektrycznym, czy nawet węglowym i grilluję z obydwu stron, aż nabierze takiej złocistej barwy. W trakcie grillowania proponuję bakłażana dodatkowo posypać pieprzem, dzięki temu zyska bardzo na smaku. W czasie, gdy bakłażan się grilluje, w drugim garnku gotuję szparagi, a także makaron. Makaron powinien być ugotowany al dente. Następnie przygotowuję sos. Ja zrobiłam lekki sos na bazie jogurtu naturalnego. Do tego dodałam starty ser. Ja akurat wykorzystałam miks serów włoskich. Dodaję troszkę świeżych ziół. Świetnie sprawdzi się tutaj bazylia. A także dosypuję pieprzu. Wszystko mieszam. Na talerz nakładam ugotowany i odcedzony makaron. Na to kładę szparagi, ugrillowanego bakłażana i całość polewam sosem. Danie jest lekkie, a jednocześnie bardzo sycące. Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.